Po co PR? Czy zastanawiałeś się, co wyskakuje w internecie, gdy wpiszę swoje imię, nazwisko? To nawet sprawdziłem. I co tam jest? W porządku. To znaczy, że prawdopodobnie świadomie pracujesz nad tym. To nieprzypadkowo tam wypada. Mhm. Ale jak się na to zabrać? Jakby wyskakiwało przypadkowo? No Często przypadkowo coś w... pokazuje się w internecie, co niekoniecznie nam się podoba. Trzeba to uporządkować. Zobacz, za oknem wiosna już wkrótce. Zróbmy takie porządki, jak robimy w ogrodzie. Czyli trzeba trochę posprzątać, trochę podmalować. Może mamy jakąś wizję tego ogrodu? Może to będzie taki sam ogród jak u sąsiada, może inny? PR też się zastanawia nad tym. Komunikacja nie jest kalkowaniem tego, co robią inni, ale jest budowaniem własnego stylu budowania relacji z innymi. Od czego nasi widzowie mogą zacząć? Takie podstawowe narzędzia, które mamy, które możecie wykorzystać, to przede wszystkim zadbanie o przestrzeń w internecie. Zaplanujcie sobie trzy rzeczy, które w tym roku możecie zrobić: na przykład poprawę strony internetowej, żeby była bardziej widoczna, po drugie jasne opisanie, co wasza firma robi, i po trzecie zróbcie coś ekstra dla klientów i dopiero wtedy to ogłaszajcie. Świetnie, dziękuję bardzo. Dziękuję.